Dzień dobry, serdecznie witam. Pora przetestować ten akumulator 300 amperogodzinny LiFePO4 12 V. Zacznę od doładowania go. W tym momencie mój miernik wskazuje 85%, 13,2 V. BMS pokazuje, że jest 100%. Czekamy, kiedy ta lampka zmieni kolor na zielony. To może chwilę zająć czasu niestety, no bo 300 amperogodzin, nawet minimalne doładowanie jest bardzo czasochłonne. Dla Was to nie będzie duży czas. No i potem zaczniemy to rozładowywać. Cały czas będziemy monitorować zarówno ten wskaźnik, jak i ten wskaźnik, jak i przede wszystkim to, że wyciągnę, bo tak, ładuję go do pełna, czyli kiedy mi lampka z tego zasilacza gaśnie, staje się zielona, a rozładowuję go tak długo, aż przestanie dawać energię. Czyli ten BMS, co tu widzimy, bo on jest, zobaczcie, przezroczysty. Cały akumulator jest zatopiony w plastikowej obudowie i widzimy, jak jest wykonany. Widzimy wszystkie jego jakby podzespoły, wszystkie jego elementy, co jest bardzo ważne. On potrafi dać nam 200 amper, czyli bardzo dużo, ale ja z tego nie będę korzystał. Tutaj wy sobie musicie sami przetestować te parametry, ewentualnie jak będziecie chcieli, ale to jest oczywiste. Zobaczymy pojemność, zobaczymy jak się zachowuje, jak się ładuje, zobaczymy co ta aplikacja nam pokazuje. Co najważniejsze, trzeba by na pewno ma 300 amperogodzin, no bo to jest dość dużo. Pomnóżcie sobie zresztą 300 razy 12,8 V, zobaczycie ile to jest kilowatogodzin. Kolejna ciekawa rzecz. Nie wiem, czy dobrze widać, tu są śrubki. Także my ten akumulator możemy rozebrać i go serwisować. Także jest taki dość uniwersalny. Jeżeli widzimy jakość wykonania w środku i kupujemy kota w worku, to dodatkowo jest łatwy do serwisowania. Naładowany akumulator i tutaj 14,1 V. Pora uruchomić machinę. Jest godzina 17:30, uruchamiamy pobór energii. Aha, zobaczcie, mamy tutaj na dole 0 amperogodzin i 0 watogodzin. Kolejna sprawa, tutaj nam już zaczęło pokazywać, że nam płynie 30 amper. I jeszcze szybciutko sprawdzimy sobie tym urządzeniem. Hmm. 29,7 ampera. A na ujemnej tyle samo. Po wielu godzinach skończyło się rozładowywanie akumulatora. Zobaczcie, tutaj mamy 0 i prąd już nie płynie. Zresztą tu też widać 0. I najważniejsze są te wyniki. 326 amperogodzin udało się wyciągnąć z akumulatora i ponad 4 kWh. Także wynik naprawdę zaskakujący. Ja to musiałem wszystko chłodzić, ponieważ tyle energii naprawdę odebraliśmy, że no, mimo że jest wrzesień, się system trochę przegrzał. Zaczynamy ładowanie 18 amperami. Tu jest miernik, ile energii wejdzie. Jeszcze rzućmy okiem. 18,58 ampera, także to wszystko ładnie działa. 18 amper, a mamy 300 amperogodzin, 15 prawie godzin będzie się ładowało. Akumulator LiFePO4 12V, ale o pojemności 300 amperogodzin. Masa jego wynosi 30 kg, wymiary 522x240x220. No to jest dość spory, ale tu widzimy z tyłu akumulator 100 amperogodzinny, czyli tak naprawdę ta wielkość nie jest dużo większa. Co ciekawe, ma
Bluetooth, także możemy połączyć się bezpośrednio z BMS-em i zobaczyć jego parametry. I ma też maty grzewcze. Podejrzewam, że to są te maty grzewcze. Te tutaj czerwone płytki włożone między ogniwa. Producent pisze, że akumulator jest w stanie 6,5 tysiąca cykli przetrzymać, co jest bardzo, bardzo dużo. I możemy z niego uzyskać maksymalne prąd ładowania, to jest poniżej 150 amper, ale maksymalny to jest 200 amper. Kolejna sprawa, możemy ciągle z niego brać 200 amper chwilowo przez poniżej 3 sekund 500 amper. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten akumulator. Jak go w tym momencie ładuję po pełnym rozładowaniu, już weszło w niego 2,986 kWh. Jeszcze będę troszkę musiał ładować, bo mam ładowarkę 20-amperową, więc te 300 amperogodzin to trochę czasu zajmie, a jego pojemność energetyczna to jest 3840 watogodzin, co zostało sprawdzone przeze mnie. Z dwóch stron mamy takie uchwyty. No i może pracować w dowolnej pozycji, niekoniecznie tak jak u mnie pionowo, ale poziomo wodoszczelny. I co najważniejsze, oprócz tego, że mamy przezroczystą obudowę i możemy dokładnie zajrzeć do środka, zobaczyć jakość wykonania, to mamy też możliwość rozkręcenia tej obudowy, tu są śruby zamontowane i dzięki temu możemy dokładnie przeserwisować ten akumulator. Także dość ciekawy produkt. Mi się najbardziej, oprócz pojemności, wiadomo, pojemność jest fajna, ponieważ możemy tego używać na jachtach, w kamperach, czy jako magazyn energii, no bo 3800 watogodzin to już jest spora ilość energii. Podoba mi się w nim ten pomysł, żeby to było wszystko transparentne, przezroczyste, bo dzięki temu naprawdę nie kupujemy, tak jak w tym przypadku, czegoś, co do końca nie wiemy, jak jest zrobione. Ja to rozkroiłem, także widzieliście na moim filmie, co jest w środku, ale już tutaj nie trzeba tego rozklejać, także jest to dość wygodne. Dostajemy też instrukcje. Mamy, jak mówiłem, program na telefon komórkowy, który nam po połączeniu się z urządzeniem pokazuje wszystkie parametry istotne, temperatura, naładowanie, ileś cykli ładowany był akumulator. Także tutaj no, możemy też to nadzorować w sposób taki dość biegły. Instrukcja w języku polskim, dokładny opis. No i na końcu mamy też informację, jak pobrać aplikację. Każdy akumulator ma swój numer seryjny i ten sam numer seryjny widzimy poprzez aplikację z BMS-a. Także takie też ciekawe zabezpieczenia. W końcu jednak to jest potężne wiaderko prądu i długo trwało, zanim się naładowało. 18 godzin 39 minut, teraz już prąd nie płynie. I zobaczcie, ile energii wyssało z mojej sieci. 5493 kWh. Tyle weszło do tego akumulatora. No, magazynu energii też możemy powiedzieć. I co my tu mamy? 305 amperogodzin. Drugi cykl ładowania, temperatury, napięcie, data, także jakie są napięcie na poszczególnych celach. I sobie jeszcze prześledźmy razem, jak to wygląda. Mamy raz, dwa, trzy ogniwa plus do góry, raz, dwa, trzy ogniwa plus u dołu, czyli prąd wchodzi. Znowu 3 i znowu 3. To nam wychodzi. Podwójne przewody silikonowe, które łączą tutaj nam anodę i katodę akumulatora z tymi blaszkami, które odbierają albo dają całą energię. I mamy też taki tutaj przewód jasny. To jest to ogrzewanie przy temperaturze poniżej 0 stopni ogrzewa nam te ogniwa. Oczywiście ogrzewa je
nie z energii tych ogniw, nie tracimy jej, tylko wtedy, kiedy podłączymy tutaj ładowanie. No dzisiaj takiej możliwości nie było, ponieważ temperatura 29 stopni jest ciepło, jest wrzesień, ale ten okres jeszcze upalny września 2023. Czyli jeszcze raz wracając do tematu, producent napisał 3840 Wh, taka jest pojemność tego akumulatora, 300 Ah, ładowanie, oczywiście bierzemy pod uwagę stratę ładowarki, 5493. Czy coś jeszcze chcecie o tym wiedzieć, akumulatorze? Ile kosztuje, gdzie można kupić? Można kupić go tutaj, Enerblok. Sobie wpiszcie, jak chcecie, to jest polska firma, wpiszcie sobie ją w internecie, zobaczycie te produkty. Ja to odsyłam i będziecie mogli zobaczyć to na najbliższych targach. Bardzo fajne wiaderko energii, jakby nie było, zmagazynować w takiej wielkości 5000 Wh, no to tutaj ta energia naprawdę musi być bardzo fajnie wsadzona. A ja na spokojnie zajmę się testem tego akumulatora. On ma pojemność 150 Ah i dzięki temu te testy nie będą trwały tak długo, no bo ładowanie 18 godzin 30 minut. Uwierzcie mi, to jest naprawdę bardzo, bardzo długo. No i utrata 5 kWh, bo tyle musiałem z mojej instalacji pobrać i tu wsadzić, a wcześniej to musiałem bez jakby zamienić na ciepło, żeby rozładować cały ten akumulator, czyli straciłem te 5 kWh energii bezpowrotnie. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.